Witam Was serdecznie. W tym filmie pokażę Wam, jak wymienić filtr kabinowy, inaczej mówiąc filtr klimatyzacji albo filtr przeciwpyłkowy w samochodzie Opel Astra G, popularna dwójka. Filtr, jaki tutaj mamy, niemieckiego producenta SCT, dostarczyła nam firma aparts.pl z Siemianowic Śląskich. Zalecamy, zachęcamy Was do zakupów przez wszelkich części zamiennych do samochodów, tak samo materiałów eksploatacyjnych, jak filtry, oleje i tak dalej, właśnie w firmie aparts.pl z Siemianowic Śląskich. Posiadają sklep internetowy na stronie www.aparts.pl. Zakupy są wykonywane szybko, bezproblemowo, zero problemów z dostarczeniem. Firma istnieje już trochę lat na rynku, tak więc firma nie zniknie w razie co. Wszelkie ewentualnie gwarancje, reklamacje, wymiany, zero problemów jakichkolwiek. Ok, zabieramy się za wymianę filtra kabinowego. Filtr kabinowy wymieniany jest w Oplu Astrze G pod schowkiem, czyli trzeba ten schowek zdemontować, czyli odkręcić, jak dobrze pamiętam, 4 torksy T20, wysunąć cały schowek i odczepić lampkę z tyłu tego schowka. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, wymieniając filtr kabinowy, wygodniej jest sobie odsunąć fotel pasażera do tyłu, otworzyć schowek, odkręcamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć śrub torx 20. Jedna. Istotnym jest, żeby ten filtr kabinowy wymieniać przynajmniej raz w roku, ponieważ na nim zatrzymują się wszelkie muchy, owady, a to przez niego przechodzi powietrze do wnętrza naszego pojazdu. Tak więc, jeżeli nie zadbamy sobie o czyste powietrze, szczególnie jak jesteśmy alergikami, no to nie dziwmy się, że będziemy potem kichać albo klimatyzacja nie będzie zbyt zdrowa. Stary filtr, który już jest zabrudzony. O, tu jest jeszcze szósta w środku śruba, o której nie wspomniałem. Stary filtr może powodować parowania nam szyby znacznie wyższe niż przy nowym. Okay. Żeby te śruby tutaj zobaczyć, trzeba troszeczkę się ponachylać, ale nie ma problemu z ich odkręcaniem i wkręcaniem z powrotem. Ok, ja sobie zostawiłem jeszcze środkową na samą górę, na samej górze, na sam koniec. Dzięki temu, że tak powiem, nic mi tutaj nie lata. Ok, teraz sobie odkręcimy ostatnią śrubę, szóstą. Trzymamy sobie schowek, śruby odkładamy. Zamykamy schowek, ciągniemy go do siebie. On się wysunie. Zobaczcie, bezproblemowo się wysuwa. Teraz należy zwrócić uwagę, żeby nie wysuwać do końca, ponieważ tutaj z tyłu mamy wtyczkę lampki schowka. Tutaj z tyłu, brązowo-czarny przewód. Najpierw odpinamy tą wtyczkę. O, tutaj. Brązowa u góry, czarna na dole. I zostawiamy luźno. Schowek możemy sobie odłożyć. Ok. Gdzie znajduje się filtr? Filtr kabinowy znajduje się tam w głębi.
Tutaj jest taka płaska powierzchnia i takie metalowe zaczepy. Wystarczy je odchylić i ściągnąć. Odchylić i ściągnąć. I ten element plastikowy będzie już się otwierał. Jeżeli go sobie wysuniemy, czyli otworzymy, tam będzie filtr, który wysuwamy. Jedno co od razu zauważycie, razem z tym filtrem będą wylatywać nam tu jakieś muchy, owady, inne jakieś tam listki albo inne cuda. Tak więc trochę sobie tu ubrudzimy w samochodzie. Jak mamy super czysto, to warto sobie tu na przykład podłożyć jakąś folię. Ten filtr włożyć na tą folię, zamknąć i wyciągnąć z samochodu, tak żeby sobie tutaj podłogi nie zabrudzić i tak dalej. Tak więc odpinamy tutaj te metalowe zaczepy. Jeden. Okej. Tak wygląda ten zaczep. Taki metalowy. Uważaj, żeby od tam gdzieś nie odpadł. Odkładamy. Drugi zaczep ściągamy. I po nim jeszcze trzeci. Tam na samej górze. Tutaj mamy akurat układ chwila jeszcze, tylko nie umiem tego wyciągnąć. Jak macie problem z wyciągnięciem tego, to weźcie sobie takie szczypczyki i nimi łatwiej można wyciągnąć ten zaczep. Ostatni. Okej, udało się. Dobra, odkładamy. I trzeci zaczep. Okej, gdy już mamy tutaj odblokowany ten zaczep, który już możemy sobie otworzyć, zaraz wam pokażę. O, odblokowujemy takie dwa plastikowe trzymadełka. O, tu jest jeden i drugi, takie wystające, to widać. Wystarczy od tyłu sobie pociągnąć do siebie i już mamy drzwiczki możliwe do otwarcia i dostania się do naszego filtru kabinowego, filtra kabinowego. I teraz jest jedna drobna uwaga. W Opelu Astrze G stosowane są dwa typy układu klimatyzacji. Albo Delphi, albo Ber, albo Beru. Czy jak to, jakoś tak się to nazywa, Becher. I teraz tak, jeżeli mamy układ klimatyzacji Ber, po winie samochodu można to rozpoznać, jeżeli w sklepie będziemy kupować, na przykład w aparts.pl. Jeżeli mamy układ Berg, to tutaj mamy filtr kabinowy, taki mniej więcej kwadratowy, tak jak jest ten tutaj. Jeżeli byłby to układ Delphi, to ten filtr jest dłuższy i bardziej prostokątny. Czyli bardziej prostokątny tak, i dłuższy po prostu. A tutaj w Ber czy Beru mamy kwadratowy. Też oczywiście to jest prostokąt, ale bardziej kwadratowy. Tak więc krótszy filtr mamy tu, w tym aucie akurat, gdzie jest Ber. A gdybyśmy mieli Delphi, musielibyśmy zastosować filtr taki dłuższy. I to jest bardzo istotne, żeby po winie sprawdzić, albo najpierw, zanim kupimy, sprawdzić jaki mamy, tak aby nie kupować dwa razy, albo nie kupować w ciemno. Stracimy czas niepotrzebnie. Ok, jeszcze trochę. Wychodź filtr. Ok, filtr już mamy wyciągnięty. Ja wam go teraz pokażę. Jak widzicie, mój filtr, o, jest już nie dość, że cały zasyfiony. Te kropki to ocieplenie pewnie budynku jakiegoś, gdzie musiałem stać i po prostu nawlatywało tego do układu nawiewowego, czyli w Podszybiu. I ten filtr już jest kompletnie zapchany i trzeba go po prostu wymienić na nowy. Wyciągamy sobie teraz z opakowania nowy filtr, ale zanim jeszcze to zrobimy, tutaj z wnętrza tego miejsca, gdzie jest filtr, trzeba wysprzątać, że tak powiem, te wszystkie syfy, które tam są. Co to znaczy wysprzątać? No po prostu je albo odkurzyć, albo jakoś je wysunąć jakimś pędzelkiem, rękami, czymkolwiek.
bo jeżeli tego nie zrobimy, to nasz nowy filtr szybko się znowu zapcha. No, wkładamy po prostu paluchy i czyścimy. W tym miejscu tam, gdzie otwieramy sobie, tam gdzie jest filtr, po lewej stronie jak wsadzimy sobie rękę, poczujemy taką kratkę. To jest parownik. Czyli urządzenie, przez które przelatując powietrze, gdy włączymy klimatyzację, będzie nam schładzać albo ocieplać. Nie, raczej będzie tylko schładzać, przepraszam. Nasze powietrze w letnie dni po prostu, tak? Czyli klimatyzacja, gdy działa. Ale to zostawimy sobie na osobny film, czyli czyszczenie klimatyzacji. To jest kluczowy element, który trzeba wyczyścić, aby klimatyzacja nam nie śmierdziała i tak dalej, i tak dalej. Ale to zostawimy sobie na osobny filmik. Teraz przejdziemy dalej do wymiany filtra. Ja już sobie tam wstępnie wyczyściłem. Jeszcze zanim włączymy, znaczy wsadzimy nowy filtr, warto sobie tutaj zostawić otwarte te drzwiczki i włączyć nawiew do wnętrza pojazdu. Dzięki temu cały ten syf, co tam jeszcze jest, jakieś liście, inne elementy, po prostu wlecą nam do wnętrza pojazdu, ale oczyścimy już tam wszystko w pełni, tak jak widzicie. Teraz jest najwyższy bieg ustawiony. Włączamy sobie tylko wewnętrzny nawiew na chwilę. I z powrotem włączamy zewnętrzny dopływ powietrza. I tak wyczyszczony układ. Ja tam jeszcze w środku oczyściłem wilgotną szmatką. I tak oczyszczony układ możemy zabezpieczyć nowym filtrem powietrza. Jeszcze raz pokażę, jak wyglądał stary. Nie wiem, czy na filmie to widać, że już taki czarnawy ten tabiel jest i w środku cały pozapychany jakimiś drobinkami liści i tak dalej. Są osoby, które potrafią to wyczepać i wsadzić z powrotem. To jest dla mnie jakaś masakra, na co ludzie wpadają, na jakie pomysły wpadają. Coś to oczywiście daje, ale to tak samo jak myć ręce suchym ręcznikiem. Coś to daje. Dobra, filtry są bardzo tanie. Tak więc spokojnie sobie je możemy wymienić. Raz do roku to jest minimum, a jeżeli ktoś jest alergikiem, to spokojnie zalecam raz na pół roku albo nawet raz na 3 miesiące taki filtr wymienić. Ok, otwieramy sobie filtr kabinowy, nowy. Ok, firma ta SCT bardzo dobre filtry produkuje. Oni sobie tutaj jeszcze dokładają, teraz wam pokażę. I to jest bardzo fajna rzecz. Oni do tych filtrów sobie dokładają jeszcze taką gąbkę dookoła. To jest bardzo dobra rzecz. Jeszcze wyższa szczelność we wlatywaniu do wnętrza pojazdu różnych śmieci. Tutaj jest taka gąbka dookoła, jak widzicie. W oryginalnym filtrze takowej nie ma. Teraz wam pokażę. To jest stary. A tu mamy ten nowy. I w tym momencie, gdy będziemy wsuwać, to tędy żadne muchy nam raczej i inne owady czy liście nie będą wpadać do środka. Wszystko zatrzyma się na filtrze. Tutaj mamy oznaczenie. Strzałeczka. Ta strzałeczka, o nie widzicie, o teraz pokażę. Ta strzałeczka pokazuje, jak wsunąć ten filtr. Czyli zgodnie ze strzałką
wsuwamy w ten sposób, czyli tym napisem w ten sposób. Czasami na różnych filtrach, na przykład oznaczenie jest tu na boku i pokazuje jeszcze jak wsadzić, ale to jest logiczne. Jeżeli tu nam pisze, to tak wkładamy. Wsuwamy nowy filtr na miejsce. Zaraz Wam tu przybliżę, żebyście widzieli, co robię. Ok. Czyli odchylamy drzwiczki. Wsuwamy nowy filtr na miejsce. Czasami nie jest to takie proste, jak się wydaje, ale rzeczywiście każdy sobie bez problemu z tym poradzi. Po prostu trzeba go tam wsunąć, przy okazji nie uszkadzając go o nic. Coś mi tu blokuje. Chyba pierwszy raz w życiu. Jeszcze raz go wyciągniemy. Sprawdzimy, czy wszystko gra, czy jeszcze coś tam nie, nic. On musi tutaj się wsunąć na dole, jak się otworzy te drzwiczki, tam jest taka jakby płoza. On idealnie musi wejść w tą płozę, żeby się wsunął. Niektórzy tutaj wysuwają sobie ten plastik, który tutaj jest, ten element. Można go tu odkręcić dwoma śrubami, czy jedną. I ten element plastikowy wyciągnąć, wtedy idealnie się wsuwa. Ale myślę, że niewiele osób to robi, w związku z tym my też nie będziemy cudować, tylko po prostu go podegniemy trochę, tak żeby się wsunął idealnie. Okej, już jest. O, teraz będzie idealnie wchodził w swoje miejsce. Okej, wsuwa się. Wsuwa się jeszcze trochę. U góry oczywiście też musi wejść w taką szynę. Ok, jeszcze troszkę. Góra, dół, góra, dół. I nowy filtr kabinowy mamy wsadzony. Jeszcze troszkę. Musi po tych szynach sobie dojść do samego końca. Ok. Jeszcze trochę. Dobra, mamy już do końca, bo już odbija nam z powrotem na tej gąbce i w tym momencie możemy sobie już jeszcze moment, poprawmy, wszystko jest równiutko, idealnie, zobaczcie, jak widzicie, jak ktoś kręci film, to robi się to jakoś 2-3 razy dłużej. Normalnie te wkładanie idzie szybko, robiłem już to z 10 razy, no ale okej. Dobra, i teraz jak już mamy filtr na miejscu, zamykamy te drzwiczki. One tak skoczą, bo są dwa zaczepy, o których wcześniej wspomniałem, góra, dół. Usłyszycie teraz. Jedno kliknięcie i drugie kliknięcie. Obydwa zaczepy są już na miejscu. Teraz musimy zaczepić te metalowe, te wsuwki takie. Czyli wsuwamy od tyłu i klikamy do siebie. W trzech miejscach. Tak jak ściągaliśmy. To jest proste, ale potrafi wkurzać, bo nie zawsze naskakuje tak jak trzeba. Ok, środkowa weszła bez problemu. Teraz ta poniżej. Od tyłu pytamy i potem naciskamy. Ok, skoczyła i ostatnia, trzecia. Sam nie wiem, po co one są, bo te zaczepy, które są tutaj, te oryginalne, one są bardzo mocne, wytrzymałe, ale skoro są, trzeba je dać. Ok, jeszcze jeden. Chodzi, chwileczkę. Ok,
strzeliło. Tak więc wszystkie trzy metalowe zaczepy są na miejscu. Nowy filtr mamy wsadzony. Tutaj oczyściłem wszystko, co tylko się dało. Oczywiście czeka mnie teraz jeszcze odkurzanie wnętrza pojazdu. Ale tym się nie będę teraz przejmował. To już jest nieważne. Ok. Czas złożyć do kupy teraz schowek. Tu są te plastikowe takie elementy z gwintami, na które wkręcamy wszystkie 6 śrub. Tutaj przygotuję. Ok. Tu jest kabelek, który podpinamy oczywiście do lampki schowka. Bierzemy schowek. Wsuwamy delikatnie, tylko troszkę. O, tyle. Tutaj tą lampkę, która jest tu z boku, po prostu wsuwamy ten zaczep brązowym do góry. Ok, wsunięte. Schowek wsuwamy. I proponuję Wam zakręcać w tej samej kolejności, co wcześniej. Czyli najpierw górna śruba, środkowa. Otwieramy. O, tak. Gdy sobie tą środkową chwycimy tu, na samym środku. Wówczas wkręcamy kolejne. Aha, istotna rzecz. Wkręcamy nie do końca zostawić luz. O, taki delikatny luz zostawcie sobie. Chodzi o to, że śruby muszą wszystkie najść na swoje miejsca, a jak nie zostawimy luzu, to będzie nam się troszeczkę trudniej to wkręcało. Być może nawet jakoś tak na siłę. Więc wkręcamy tak do ponad połowy. O, zostawiamy luz, a dokręcimy sobie później, do końca, gdy wszystkie 6 śrub będzie na swoim miejscu. O, jeszcze moment. Jak wyskoczy plasticzek, to się tu nie przejmować. O, już jest na miejscu. Gdyby komuś te plastiki się tutaj pourywały, je można sobie zamówić. To są elementy wymienne. Je można sobie wymienić. Ok, teraz czas na dolne śruby. Jako że górne są tak na luzie zakręcone, to dolne już kręcamy tak jak mniej więcej już trzeba, czyli siłowo, ale tylko delikatnie. Ok, jedna już jest śruba. Druga jeszcze nie. Ok, na razie tak nie do końca. I dokręcimy sobie zaraz. Zaczynając od tej szóstej śruby, dokręcamy ją już odpowiednio mocno. Normalnie idzie to szybciej, bo głowę bym tam wsadził, widział te dziurki, ale nie chcę blokować filmu. W związku z tym się pomęczę trochę bardziej niż zwykle. Ok, szósta śruba, dokręcamy ją już z lekkim oporem i do końca. Ok. Teraz środkowa, dokręcamy ją już do końca. Jak będzie opór, to jeszcze tylko troszkę. Następna, możemy sobie jeszcze teraz powyrównywać trochę ten skowek, docisnąć od spodu, tak żeby dobrze się. Ok, jest już do końca. Poprawiamy dolną śrubę, jest do końca. I trzecią. Ok, jest już opór. Ok, i w tym momencie możemy sobie dokręcić dopiero te trzy śruby górne. Tak Wam zalecam. Oczywiście możecie wkręcać jak sobie chcecie, ale w ten sposób jest łatwiej. Ok, schowek jest dokręcony. Pamiętajcie, nie dokręcać na maksa, tylko z wyczuciem. Lepiej słabiej niż mocniej, żeby czegoś nie uszkodzić.
Ok, schowek zmontowany, zamontowany. Nowy filtr kabinowy wsadzony. I od tego momentu świeższe, czy może nie świeższe, ale czystsze, pozbawione jakichś drobinek kurzu i tak dalej, powietrze będzie wpadało nam już do wnętrza. Podobna zasada działania jak wymiana filtra w odkurzaczu. Stary filtr zapchany, co będzie robił? No oczywiście będzie nieskutecznie odkurzacz nam wciągał. Czyli wentylator będziemy dawać mocniej, by cokolwiek się działo. I to samo jest w samochodzie. Gdy filtr jest nowy, już na pierwszym biegu bardzo fajnie powietrze dochodzi do wnętrza. Jeżeli jest zapchany filtr, to to powietrze delikatnie wpada do wnętrza pojazdu. Ok, stary filtr wkładamy do pudełka, do worka starego i możemy wyrzucić do śmieci. Ok, sorry, że tak długo trwało, ale chciałem Wam dokładnie wszystko pokazać i ewentualne problemy, jakie mogą być, to jest bardzo istotne dla wielu z Was. I to by było na tyle. Czyli tak, dwie sprawy na koniec. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału na YouTubie. Oraz druga sprawa, zachęcam Was do wszelkich zakupów części zamiennych właśnie w firmie aparts.pl, czyli sklepu internetowego firmy z Siemianowic Śląskich. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam i zachęcam Was do wszystkich innych poradników, które już na kanale są. Trzymajcie się, pozdrawiam.